Nous sommes sur le parvis de la cathédrale. Jesteśmy przed katedrą w Budapeszcie. Tym tak serdecznie witanym człowiekiem jest arcyksiąże Otto von Habsburg, najstarszy syn ostatniego cesarza Austrii, który był także ostatnim królem Węgier. Dziedzic Habsburgów, dynastii, która przez 7 wieków władała ziemiami od Karpat do Tyrolu i od Pragi do Triestu. W 1914 roku hymn narodowy cesarstwa śpiewany był w 15 językach. Dynastia rządziła obszarem, o którym można powiedzieć, że nigdy nie zachodziło nad nim słońce. Obejmował on Amerykę Łacińską, Hiszpanię, Filipiny, Holandię i wiele innych terytoriów. Wielki świadek historii, ale świadek dyskretny. Aktor pierwszego planu, przenikliwy, wymagający, niezmienny w swoich wyborach. Otto von Habsburg nigdy nie szedł na kompromis z dyktaturą, zarówno prawicową, jak i lewicową. Jego dążeniem jest urzeczywistnienie idei Europy jako federacji narodów. Otto von Habsburg. Pewna idea Europy. Jestem nieco zakłopotana, bo nie bardzo wiem, jak powinnam się do pana zwracać. Doktorze Habsburg, panie Otto von Habsburg, jak pani sobie życzy? Z czego żyje ekspretendent do tronu? Z pensji deputowanego. Przedtem byłem dziennikarzem. Pierwszego kwietnia 1989 roku w Wiedniu, za tym samym karawanem, który z górą 70 lat wcześniej wiózł ciało cesarza Franciszka Józefa do grobów cesarskich, Otto von Habsburg prowadzi kondukt pogrzebowy swojej matki Zyty, ostatniej cesarzowej. Przybyły niezliczone tłumy. Wśród uczestników uroczystości byli Wiedeńczycy, ale można było zauważyć także Węgrów, Czechów i przedstawicieli innych narodów tworzących niegdyś cesarstwo. Tydzień później, kilka kilometrów dalej, między Austrią i Węgrami, żelazna kurtyna została rozdarta. Cesarzowa Zyta, grudzień 1916. Karol I, cesarz Austrii w latach 1916-1918. Franciszek Józef, cesarz Austrii w latach 1848-1916. Otto von Habsburg, grudzień 1916. Pod koniec I wojny światowej Habsburgowie stali się dla ruchu republikańskiego synonimem zwalczanej idei cesarstwa. Pałac cesarski w Schönbrunn. Cesarstwo legło w gruzach. Demokracje zachodnie, zwycięskie w 1918 roku, skazały imię Habsburgów na niebyt.
Wszystko zostało zniszczone. Z Imperium Habsburgów nie ocalało nic. Prawdopodobnie zapomniano lub próbowano pomniejszyć znaczenie proroczego zdania wypowiedzianego 100 lat wcześniej przez Talleyranda, bardziej rozważnego niż dyplomaci roku 1919. Nie wolno zniszczyć Austrii. Ona jest szańcem Europy. A jednak dyplomaci okroili ją do 1/9 dawnego obszaru. Tuż po wojnie wytworzyła się sytuacja dość chaotyczna. Austria, którą znamy dzisiaj, nie miała nigdy istnieć jako Austria. Nic nie było przygotowane. Było to nowe państwo, które dopiero się tworzyło. Clemenceau w trakcie prac nad traktatem pokojowym, który był właściwie dyktatem, powiedział: Austria? Austrią będzie to, co zostanie. I właśnie tak się stało. W tym czasie Austria zaczynała od zera, nie wiedząc nawet, w jakim kierunku będzie podążać. Socjalistyczny dziennik Arbeiter Zeitung napisał już po ustanowieniu republiki, że jest to republika bez republikanów. I powiedziałbym, że Austria była państwem bez Austriaków. Brakowało zaufania do państwa. Kiedy państwo utraci swoją pozycję mocarstwową, kiedy upadnie, a potem odrodzi się jako małe państewko, to następują bardzo poważne tego konsekwencje. Jest to głęboki szok psychologiczny, który charakteryzuje się zerwaniem więzi między obywatelami i państwem, nieutożsamianiem się z państwem. I dopiero gdy przychodzi sukces, proszę zwrócić uwagę, także w Austrii większość nie wierzyła w państwo aż do 1938 roku. Trzeba było okupacji hitlerowskiej i II wojny światowej, aby ta wiara pojawiła się wraz z pewnym sukcesem. Jako dziecko i książę na wygnaniu, Otto był świadkiem, jak jego ojciec próbował odzyskać tron węgierski i jak te próby nie powiodły się. Był świadkiem śmierci ojca w 1922 roku. Rodzina została wydalona. Żyła na wygnaniu na Maderze, cierpiąc wielki niedostatek. Potem przeniosła się do Belgii. Wojna cywilna, a następnie ukryta dyktatura w Królestwie bez Króla doprowadziły do zastoju. W Austrii brak stabilizacji politycznej, a potem kryzys ekonomiczny sprawią, że ten mały kraj stanie się łupem faszystów. Gdzie pan przebywał w okresie umacniania się nazizmu? Większość czasu spędzałem w Belgii. Studiowałem w Louvain. Kończyłem studia uniwersyteckie i nie obroniłem jeszcze doktoratu, ale byłem już tego bliski. Wtedy przyjechał kanclerz Schuschnigg, z którym zawarłem porozumienie, że teoretycznie mogę wrócić do Austrii. Ale było to coś w rodzaju porozumienia dżentelmenów. Nie mogłem tego uczynić bez wiedzy kanclerza. Było to zrozumiałe, gdyż sytuacja międzynarodowa była niezwykle trudna. Po Anschlussie stała się ona do tego stopnia skomplikowana, że trzeba było sięgnąć do środków nadzwyczajnych. Istniała jednak różnica zdań między kanclerzem i mną. Ja optowałem za zbrojnym oporem, a on był mu przeciwny. Na tym polegała fundamentalna różnica między nami. Oczywiście byłem pewien, że nie odnieślibyśmy sukcesu, ale byłem także przekonany, że wszystko to prowadzi do wojny i że jest ona bliska. W rezultacie powiedziałem, jestem pewien, że miałem rację, mówiąc te słowa: jeśli będziemy się bronić, to w przyszłości będą się z nami liczyć. Rezygnując z walki, stawiamy się w sytuacji trudniejszej. W 1937 roku partia monarchistyczna daleka była od zajmowania ważnej pozycji politycznej pomimo tysięcy członków. W konsekwencji pełnej determinacji Otto von Habsburga stał się on do tego stopnia nienawistny hitlerowcom, że operacja wojskowa, która zakończyła się Anschlussem, nosiła kryptonim Otto. Jest to fakt stosunkowo mało znany. Mein Kampf przeczytałem, zanim jeszcze Hitler doszedł do władzy. Interesowałem się polityką niemiecką, pracowałem w tym czasie na Uniwersytecie Berlińskim i w rezultacie mogłem dość szybko ją przeczytać. Wielu ludzi kupowało tę książkę, ale niewielu przeczytało. Nie chcę tu nikogo zawstydzać, ponieważ jest tak źle napisana, że przeczytanie jej wymaga prawdziwego poświęcenia. Ale był to wysiłek opłacalny, ponieważ uświadomiłem sobie, że ten człowiek doprowadzi nas do wojny.
Hitler chciał władzy i osiągnął ją, choć później składał deklaracje przeczące temu, co zawarł w książce. Hitler próbował skontaktować się ze mną. Za pośrednictwem księcia Augusta de Ronsolon przesłał mi wiadomość, że bardzo chciałby ze mną porozmawiać. Księciu, który przyjął mnie w mundurze hitlerowskim, co muszę przyznać, niezwykle mnie krępowało, dałem do zrozumienia, że nie pojadę do Berlina z powodów politycznych. Nie było to zresztą zgodne z prawdą, ponieważ utrzymywałem kontakty z różnymi innymi politykami, ale nie chciałem tego spotkania. Później otrzymałem drugie zaproszenie za pośrednictwem współpracownika Göringa, który był marszałkiem Sejmu Prus. Byłem tam, aby przysłuchiwać się debacie parlamentarnej. Było to ostatnie posiedzenie Sejmu Pruskiego. Powiedziano mi wówczas znowu, że Hitler pragnie się ze mną spotkać, ponieważ mamy wspólne zainteresowania, które chciałby ze mną przedyskutować. Po raz drugi odpowiedziałem, że nie spotkam się z nim. Muszę przyznać, że był to jedyny przypadek, kiedy odmówiłem odbycia rozmowy, która mogła być bez wątpienia interesująca. Zawsze byłem wierny zasadzie, aby rozmawiać z każdym. Moim zdaniem żadna idea nie jest ważniejsza od idei dialogu. Armia niemiecka wkroczyła do wiwatującej na jej cześć Austrii. Partia monarchistyczna, podobnie jak republikańska, nie stawiła żadnego oporu. Rząd został uwięziony. W tym samym czasie Hitler oficjalnie skazał na śmierć Otto von Habsburga. Po 11 marca 1938 roku wszyscy zamilkli po zajęciu Austrii, gdy Hitler legalnie przywłaszczył sobie władzę w tym kraju. A trzeba tu dodać, że państwa zachodnie walnie mu w tym pomogły. Nie zapominajmy, że w ciągu niespełna miesiąca Francja i Wielka Brytania odwołały swoich ambasadorów i ustanowiły konsulaty tak, jakby Austria stała się częścią Niemiec hitlerowskich. Począwszy od 1938 roku liczba uchodźców austriackich we Francji zaczęła rosnąć. Najważniejszym zadaniem Otto von Habsburga stało się uzyskanie dla nich wiz. Pojawił się problem ludzi, którzy nie mieli żadnych dokumentów, ponieważ w momencie, gdy Hitler oświadczył, że stają się obywatelami niemieckimi, ich austriackie paszporty przestały być uznawane przez inne państwa. Założyliśmy pismo dla uchodźców austriackich, Die Österreichische Post. Był to tygodnik bez wielkich ambicji literackich, mający pełnić funkcję informacyjną. Ale pana siedziba znajdowała się w Belgii. Niezupełnie. Mieszkałem w Belgii, ale bazą w sensie politycznym była Francja. To właśnie rząd francuski najbardziej sprzyjał ruchowi na rzecz niepodległości Austrii, ruchowi oporu przeciwko hitleryzmowi. Nie były to działania spektakularne, ale i tak bardziej widoczne niż podejmowane przez inne rządy. Miałem więc bardzo wiele kontaktów z politykami, choć nawiązane zostały w okresie wcześniejszym. W latach 1933-34 poznałem prawie wszystkie ówczesne liczące się osobistości francuskie i było oczywiste, że współpracowałem z nimi jako najlepiej usposobionymi do Austrii. Okres, o którym pan wspominał, obejmuje wydarzenia 1934 roku. Był pan wtedy w Paryżu? Tak, byłem nawet świadkiem zamieszek w 1934 roku. Znajdowałem się wtedy na Placu Zgody. Interesowały mnie te wydarzenia.
W jednej z książek nawet cytował pan Bluma. Tak, był on godny podziwu. Wie pan, tamtego wieczora miałem dla niego najwyższy podziw, ponieważ wszyscy ci deputowani mieli stracha. Byli naprawdę bladzi ze strachu, trzęśli się. I wtedy Blum wstał, ten człowieczek bardzo delikatny, niemal chorobliwie, i zaprezentował niezwykłą odwagę, hart ducha, niezwykłe opanowanie, i sprawił, że izba stanęła u jego boku. To nie było łatwe, a jednak dokonał tego. Był to niezwykle interesujący etap w moim życiu. Kilka lat później, o ile wiem, spotkał pan Lavala. Tak, nawet wcześniej. Po raz pierwszy spotkałem Lavala bodaj na początku 1934 roku. Był on wówczas skromnym ministrem, ale bez wątpienia człowiekiem w najwyższym stopniu inteligentnym. Laval był postacią bardzo osobliwą. Mówi się, że to zdrajca. Tak, obiektywnie był nim, ale subiektywnie, czy czuł się zdrajcą? Nie sądzę. Był szalenie dumny i przede wszystkim wierzył we własną nieomylność. Przewidywał zwycięstwo Niemiec i dlatego aż do końca stawiał na kartę niemiecką, wierząc, że Niemcy wygrają. Mówił, a sądzę, że był w tym uczciwy, że daje pewien wybór. Jeżeli nasza opcja nie wygra, to jego uratuje Francję. Moim zdaniem był człowiekiem, który chciał uratować Francję. W tej posiadłości niedaleko Brukseli, należącej do rodziny Croix, przebywał Otto von Habsburg 10 maja 1940 roku, gdy niemieckie oddziały pancerne przekroczyły granice Belgii. Na szczęście telefon z ambasady Argentyny, zawiadomionej przez luksemburską rodzinę wielkoksiążęcą, uprzedził go o rozpoczęciu ofensywy. Dzięki temu Otto umknął 90. sekcji SS, której jedynym zadaniem było jego ujęcie. Otto von Habsburg przyjeżdża do Paryża. Tutaj dzięki wizom, które udało mu się zdobyć, ratuje życie tysiącom ludzi. Ze względów bezpieczeństwa podjął pan decyzję wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Pozostałem w Paryżu do dnia poprzedzającego niemiecką okupację miasta. Musiałem zajmować się innymi, aby ułatwić im opuszczenie Paryża. To miasto, martwe i puste, przedstawiało wtedy dramatyczny obraz. Na przykład, przechodząc przez plac w stronę Rue des Pyramides, słyszało się echo własnych kroków, które odbijały się od ścian domów. Nigdy wcześniej to się nie zdarzało. Słyszało się echo własnych kroków, bo nie było już nikogo. Tak wyglądała moja ostatnia noc w Paryżu. Tego wieczora jadłem kolację w hotelu Ritz. Byliśmy jedynymi gośćmi. Mój brat Charles-Louis, ja, pewien polski oficer, Claire Busluth i Harry Gibson. To było zupełnie niesamowite, ponieważ w Ritzu wszystko toczyło się tak, jakby trwał pokój. Maître d'hôtel we fraku, tak samo uniżony jak zwykle. Jedzenie wyśmienite jak zwykle. Ale na niebie widać było odblaski strzałów artyleryjskich. Front znajdował się kilka kilometrów od Paryża. Wreszcie przyniesiono księgę gości hotelu Ritz. Złożyłem podpis, byłem ostatni, który to zrobił. Po wojnie szef sztabu Rommela, generał Cruel, opowiadał mi, że jako pierwszy wkroczył do Paryża. Pojechał do Ritza i kiedy zobaczył mój podpis w księdze gości, natychmiast podpisał się poniżej. A więc wyjechał pan z Paryża do Stanów Zjednoczonych? Jeszcze nie wtedy.
Ciągle wierzyłem, że można coś zrobić. Poza tym Georges Mandel, mój bliski przyjaciel, który był ministrem spraw wewnętrznych w ostatnim rządzie Renault i który okazał się człowiekiem na miarę tej sytuacji, ponieważ odznaczał się niespotykaną odwagą. Otóż Mandel zadzwonił do mnie i powiedział, że powinniśmy pojechać do Bordeaux, skąd wypłynie okręt do Maroka, aby tam kontynuować walkę. Była to słynna Massilia, o której wiele napisano. Była więc nieudana próba opuszczenia Bordeaux przez Massilię i Mandel został zdymisjonowany. Musiałem zostać jeszcze w Bordeaux przez 3-4 dni z tej prostej przyczyny, że znowu były problemy z uchodźcami austriackimi, którzy zostali umieszczeni w Lectur i jego okolicach. Trzeba było pomóc im w opuszczeniu Francji. Równocześnie zaczęły się negocjacje w Wiesbaden i Niemcy wyraźnie zadeklarowały, co chcą uzyskać, a oddziały niemieckie posuwały się w kierunku Bordeaux. Dlatego też pozostałem w Bordeaux jeszcze przez pewien czas, chociaż w Wiesbaden żądano mojej ekstradycji. Wie pan, że w tym Francuzi byli cudowni, solidnie kolaborowali, a równocześnie robili coś przeciwnego. Tworzyli ruch oporu. W tym czasie byłem poszukiwany, ale codziennie bywałem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Bordeaux i nikt mnie nie aresztował. Kiedy po raz pierwszy usłyszał pan nazwisko de Gaulle? Na granicy hiszpańskiej. Kiedy sytuacja w Bordeaux stała się krytyczna, wyjechałem. I właśnie na granicy z Hiszpanią usłyszałem je po raz pierwszy. Granica była już zamknięta i oficer, który pełnił służbę, poprosił mnie, abym z nim poszedł. Poszedłem. Właśnie on mi powiedział. Słyszałem, że generał de Gaulle nadał apel z Londynu. Czy wie pan coś o tym? Niczego nie wiedziałem, bo nie miałem radia. Ale wiedziałem, kim jest generał de Gaulle. A on na to. Dziś w nocy dołączę do niego i dlatego wbrew poleceniom rządu otworzę granicę dla pana, pańskiej rodziny i wszystkich towarzyszących panu osób. I w ten sposób przeszliśmy. Czy natychmiast po apelu de Gaulle'a zaakceptował pan legalność jego działań? Tak, oczywiście, ponieważ reprezentował prawdziwą Francję. Mimo że przebywał w Londynie, de Gaulle z pewnością reprezentował rzeczywistą Francję. Dlatego dla mnie stał się w tym momencie prawowitym przedstawicielem Francji. Ale muszę tu powiedzieć, że żaden inny generał francuski poza de Gaulle'em nie osiągnąłby sukcesu takiego jak on, ponieważ de Gaulle miał tyle odwagi moralnej, także wobec swoich sojuszników, oraz miał wyraźną wizję Francji, dającą mu ową wewnętrzną odwagę. Dzisiaj, 10 maja 1940 roku, kolejne trzy niepodległe narody zostały brutalnie napadnięte zbrojnie. Prezydent Roosevelt, zaprzyjaźniony z rodziną Habsburgów, wysłał do Hiszpanii samolot po cesarzową Zytę i jej dzieci. W Ameryce Otto, popierany przez Roosevelta i wbrew Anglikom, którzy nie chcieli już słyszeć o Austrii, poprosił aliantów o uznanie wyzwolenia Austrii za jeden z celów wojny. W czasie wojny był pan półlegalnym reprezentantem Austrii. W pewnym sensie w końcu ta legalność leżała na ulicy. Ten, kto ją podniósł, miał ją. A ja oczywiście ją podniosłem. Uważano mnie za eksperta. Tuż po Pearl Harbor Generalna Prokuratura Stanów Zjednoczonych przygotowała nakaz internowania wszystkich obywateli Liechtensteinu. Ponieważ jest to nazwa niemiecka, a więc uznali, że państwo to stanowi część Niemiec. Przypadkowo dowiedziałem się o tym i udało mi się wyjaśnić, że jest to państwo neutralne i niepodległe. Stałem się Europejczykiem w Ameryce, do której przyjechałem w 1940 roku bez biletu powrotnego. Tam zacząłem stawać się Europejczykiem, ponieważ uświadomiłem sobie, że nie ma żadnej różnicy między Grekiem i Irlandczykiem,
Portugalczykiem i Duńczykiem. Wszystkich nas łączy europejska kultura i wolność. To samo głosi idea Europy praw narodów. Europa narodów to wielka idea okresu międzywojennego. Jej twórcą był Kudenow Kalergi. Nie ma nic zaskakującego w tym, że Habsburg czuje się Europejczykiem. Aż do 1914 roku Europa Habsburgów była rzeczywistością. Z pewnością istniał prekursor idei Zjednoczonej Europy. Był nim hrabia Richard Kudenow Kalergi, pierwszy, który w 1922 roku mówił o Zjednoczonej Europie. Kiedy sformułował tę ideę, był zupełnie młodym człowiekiem. Zapewne złożyło się na to wiele przyczyn. Był półjapończykiem, jego matka była Japonką. Bardzo bliski był mu buddyzm. Zwrotku Europie przychodzi zawsze z zewnątrz. Z oddali bowiem nie widzimy drzew, ale zawsze cały las. Kiedy ja zwróciłem się ku Europie, mieszkałem w Ameryce. On był w Japonii. I stamtąd dostrzegł, co oznacza jedność europejska. Prowadziły do niej dwie drogi. Droga wizjonera, którym był Kudenow, polityk, ale nie mający żadnej władzy, co wielokrotnie podkreślał w rozmowach ze mną. Utrudniało mu to realizację jego zamierzeń. Był trochę prorokiem w rozumieniu Starego Testamentu, ponieważ przewidywał pewne zdarzenia. Z drugiej strony byli politycy tacy jak Jean Monnet, który zaczynał od ekonomii i przy niej został. To samo było z Walterem Hallsteinem, czyli zawsze były różne punkty widzenia. Powiedziałbym, że także dzisiaj Europa jest dwoista. Obecna dwoistość Europy ma charakter geopolityczny i militarny. Istnieją dwa centra decyzyjne, Moskwa i Waszyngton. W jakim momencie uświadomił pan sobie nowy podział Europy? To było już po Jałcie, czyli powiedzmy w marcu 1945 roku. W tym czasie było to niezwykle wyraźne. Zresztą generał de Gaulle złożył protest przeciwko ustaleniom Jałty. Mówił o prawowitości europejskiej, protestując w imieniu całej Europy przeciwko decyzjom, które podzieliły kontynent. Czyli fakt podziału był już oczywisty. Nikt tylko nie wiedział, do czego on doprowadzi. Wielki zwolennik takiej idei Europy, jaką propagował de Gaulle, Otto von Habsburg, sam zagorzały Europejczyk, jest spadkobiercą dynastii, która pod swym berłem skupiła narody o różnych kulturach. Jednak cesarstwo austro-węgierskie nigdy nie było oceniane jako imperium kolonialne. Za Europejczykiem z przekonania krył się człowiek niezwykle powściągliwy. W latach 50. wiele czasu spędzał pan we Francji. Tak, w latach 40. od 45. roku często przebywałem we Francji. Mieszkałem także w Austrii, ale zostałem z niej wydalony i przeniosłem się do Francji. Także w latach 50. zdecydował się pan ożenić. Tak, ponieważ poza wszystkim jesteśmy lotaryńczykami. Jest to dom habsbursko-lotaryński, ale mógłby się też nazywać lotaryńsko-habsburski. Jesteśmy bardzo związani z Lotaryngią, z przeszłością lotaryńską. Wielu naszych przodków spoczywa w kaplicy w Cordeliers. I skoro nie mogliśmy pojechać do Austrii, wybór padł na Lotaryngię. Zresztą przyjęcie, jakiego doznaliśmy, było doprawdy zachwycające. Thank you.
Aby utrzymać rodzinę, Otto von Habsburg został prelegentem i dziennikarzem. Jego ulubiony temat to Austria między wschodem i zachodem. Udowodnił swoje talenty krasomówcze, które umocniły jego pozycję w świecie polityki. Bardzo szybko znalazł pan stałą siedzibę w Europie. Tak, w 3 lata później, czyli w 1954 roku w Niemczech. Dlaczego wybrał pan Bawarię? Ponieważ jest to kraj, w którym jest dużo przestrzeni, co było zgodne z naszymi upodobaniami. A poza tym chciałem, aby dzieci doskonale opanowały niemiecki. Wie pan, to niezwykle ważne, aby poznać język. W tym czasie było to jedyne miejsce tak bardzo wysunięte na wschód Europy, w którym mogłem zamieszkać. To też kupiliśmy ten dom. Wówczas był on ruiną. Zresztą ruiną bardzo solidną, ponieważ zbudowano go w XIX wieku, a wówczas budowano solidnie. Sprawami codziennego życia zajmowała się moja żona. To wszystko mam jej do zawdzięczenia. Ona znalazła ten dom, a ponieważ zajmowałem się czym innym, doglądała remonty. Tutaj zacząłem pracę w Unii Paneuropejskiej i tak dalej. Kilka lat później został pan członkiem Parlamentu Europejskiego. Tak, to było w 1979 roku. Była to zresztą logiczna ewolucja, przeze mnie zresztą niezamierzona. Bowiem na mojej drodze do Parlamentu Europejskiego zdarzyły się rzeczy zupełnie nieoczekiwane. Pomysł nie był mój. Jego autorem był deputowany z Niemiec, który został później moim kolegą, nieżyjący już dr Heinrich Aigner. Aigner, mój przyjaciel, którego bardzo ceniłem. Pewnego dnia przyszedł do mnie i powiedział: jest pan rozsądnym człowiekiem. Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Niech pan spróbuje i wystawi swoją kandydaturę. Odpowiedziałem: oczywiście, że sprawiłoby mi to wielką przyjemność, ale istniały poważne przeszkody. Przede wszystkim byłem obywatelem austriackim i nie mogłem zrzec się tego obywatelstwa. Poza tym nie wiedziałem, jakie stanowisko zajmie partia. Wobec tego Aigner porozmawiał ze Straussem, który stwierdził, że będzie mi miło, jeżeli stanę do wyborów. Zacząłem więc czynić starania o uzyskanie podwójnego obywatelstwa, a nie było to wcale łatwe. Była to także sprawa europejska, ponieważ otrzymałem je dzięki temu, że byłem członkiem Akademii Nauk Moralno-Politycznych w Paryżu. Obywatelstwo otrzymałem na rok i dzień przed datą wyborów. Gdybym dostał je 2 dni później, nie mógłbym stanąć do wyborów. Istniał bowiem wymóg posiadania obywatelstwa niemieckiego minimum przez rok. Oczywiście był to czysty przypadek, ponieważ w momencie składania wniosku o obywatelstwo nie znałem daty wyborów. Jest paradoksem, że obecna pozycja Otto von Habsburga była możliwa dzięki dwóm krajom. Najżarliwiej zwalczającym dynastię, której jest on żywym symbolem. Dochodzę do wniosku, że praca deputowanego jest naprawdę pasjonująca. Muszę przyznać, że daje mi ona wiele radości, ponieważ lubię politykę, żyję nią. Muszę przyznać, że od czasu, gdy jestem w parlamencie, a mija już 11 lat, to dużo. Cieszę się na każdy nadchodzący dzień, bo wiem, że przyniesie on coś interesującego. Otto von Habsburg, poseł do Parlamentu Europejskiego, władający 8 językami, przewodniczący ruchu paneuropejskiego, uznawany jest za eksperta spraw europejskich. W ostatnich minutach istnienia Niemiec Wschodnich żona arcyksięcia odwiedziła gniazdo rodzinne w Saksonii. Jakie są pani związki z tym miejscem? Ja sama tutaj nie mieszkałam. Mieszkałam jakieś 60 kilometrów stąd w posiadłości Hedburg. Oczywiście bywałam tu często, ostatni raz w roku 45. Wiele tu się zmieniło od tamtego czasu. Przede wszystkim wiele mówiono o problemach środowiska naturalnego.
globalnego. Moim zdaniem jest to problem numer jeden, zwłaszcza zatrucie atmosfery. Byłem w mieście położonym koło Lipska, gdzie średnia długość życia jest o 20 lat niższa niż średnia długość życia w całej Republice Demokratycznej Niemiec i o wiele lat niższa niż w RFN. To przykład zupełnie nieodpowiedzialnego traktowania środowiska naturalnego. Problem ten dotyczy nie tylko NRD, ale także Czechosłowacji, Polski i wielu innych krajów. Otwarcie państw bloku wschodniego przyniosło problem nacjonalizmów. Wśród krajów, które ogarnęło wrzenie, były wszystkie te, które wchodziły w skład cesarstwa oraz te, które mu się przeciwstawiały. Rosja jest ostatnim wielkim imperium kolonialnym w epoce dekolonizacji. Nie można o tym zapomnieć. Na przykład Francja była już w Afryce Zachodniej, kiedy pierwszy Rosjanin przekroczył Ural, aby podbić terytoria azjatyckie. Te niezmierzone przestrzenie nazywane Syberią, Radziecką Azją Centralną, to są zdobycze stosunkowo świeże. Nie zapominajmy, że Azerbejdżan, z którym są teraz takie problemy, został przyłączony do Związku Radzieckiego dopiero w 1928 roku. Generał de Gaulle powiedział mi kiedyś w 1962 roku, kiedy rozmawialiśmy o przyszłości Rosji: bardzo mi żal Rosjan, ponieważ są Algierią we własnych granicach. To niezwykle prawdziwe. Wie pan, można było uwolnić się od Algierii, ponieważ Francję oddzielało od niej morze. Między Azerbejdżanem a Rosją nie ma morza, a więc psychologicznie jest to o wiele trudniejsze. Czy pana zdaniem mimo wszystko należy żywić jakieś obawy? Z pewnością, ponieważ kiedy rozpadają się imperia, niesie to zawsze niebezpieczeństwo dla ich sąsiadów. Powiedziałbym, że jest to coś w rodzaju politycznego Czarnobyla. Biorąc pod uwagę wydarzenia, których jesteśmy świadkami, czy można mieć nadzieję, że Europa stanie się prawdziwym narodem? Narodem nie, wspólnotą. Narody mają także swoją rolę do spełnienia i powinny być podtrzymywane, ponieważ nasza różnorodność jest naszym bogactwem, a różnorodnością są właśnie narody. Natomiast jestem przekonany, że trzeba zlikwidować państwa, choć nie w takim sensie, jak chcą tego niektórzy ideolodzy, ponieważ ten, kto nie jest dobrym patriotą z tego państwa, nigdy nie będzie dobrym Europejczykiem. Eksplozja nacjonalizmu w Europie przypomina trochę tę, która miała miejsce w XIX wieku. Czy myśli pan, że te narody, o których zapomniano, mszczą się teraz za krótkowzroczność polityków i mężów stanu, takich jak Georges Clemenceau? Z pewnością, ale nie sądzę, że jest to eksplozja nacjonalizmów. To coś innego. Dwukrotnie po wojnach światowych przyrzeczono narodom samostanowienie i nigdy tych przyrzeczeń nie dotrzymano. Ani 14 punktów prezydenta Wilsona, ani później Karta Atlantycka nie zostały nigdy zrealizowane w praktyce. Użyto ich jako środka propagandowego, aby wygrać wojnę. Gdy to nastąpiło, zapomniano o nich i narzucono odgórne ustalenia. Naturalnie przyczyniło się to do powstania poczucia niezadowolenia wśród narodów. Pojawiło się jeszcze jedno zjawisko – dyktatura. Dyktatura tuszuje problemy, ale nigdy ich nie rozwiązuje, co prowadzi tylko do ich zaostrzania i dlatego pewne problemy znowu odżyły. Ale moim zdaniem nacjonalizmy XIX-wieczne umarły ostatecznie w 1945 roku w dymach Berlina. Fulda, maj 1990, kongres paneuropejski. Europa jako wspólny mianownik. Oto sekret, który odkryła Europa oparta na dziedzictwie kulturowym, równie bogata w swojej rozmaitości, jak i historii.
Europa odnosząca się z szacunkiem do odrębności. Europa dysponująca wreszcie możliwościami realizacji swojej woli istnienia. Czy dziś możemy jeszcze mówić o ojczyznach? Ależ tak, jeszcze bardziej stanowczo. We współczesnym świecie ludzie coraz usilniej szukają swoich korzeni. Ten powrót do poznawania naszej przeszłości to niezwykle interesujące zjawisko. Zwłaszcza mieszkańcy wielkich miast pozbawieni są swoich korzeni. Pojawiła się nowa fala. Tutaj w Niemczech daje się zaobserwować pewne zjawiska. Więcej niż kiedyś jest muzeów tradycji. Zaczyna się tym interesować młode pokolenie. A słowo ojczyzna ciągle brzmi bardzo mocno. Czy jest to sprzeczne z ideą europejską? Przeciwnie, Europa to synteza tych wartości. Sens tego twierdzenia Otto von Habsburg zrozumiał doskonale i potrafił wpoić swoim dzieciom świadomość pewnych konieczności i przede wszystkim zrozumienie Europy. Nazywam się Walburga von Habsburg. Jestem piątą córką Otto von Habsburga. Studiowałam prawo na Uniwersytecie w Salzburgu. Iloma językami pani włada? Daję sobie radę z francuskim. Mówię dobrze po angielsku, ponieważ przez rok studiowałam w Stanach Zjednoczonych. Uczę się węgierskiego, mówię po hiszpańsku, no i naturalnie po niemiecku. Jakiego języka używano w domu? Zawsze używaliśmy wielu języków. Mówiło się po niemiecku, ponieważ chodziliśmy do szkoły w Niemczech. Ale zwłaszcza w czasie wakacji mój ojciec mawiał: Europejczyk musi posługiwać się co najmniej 3-4 językami. Wobec tego co 2 godziny zmienialiśmy język. Czy Europa ruchu europejskiego to przeszłość, czy też obraz przyszłości? Jestem przekonany, że idea paneuropejska jest wizją przyszłości. W 1922 roku pierwsi przywódcy ruchu paneuropejskiego, jak hrabia Kudenow-Kalergi, Aristide Briand, Stresemann, zawsze ostrzegali rządy swoich krajów przed wielkimi niebezpieczeństwami, jakie niesie ze sobą totalitaryzm i nacjonalizm. Mój ojciec pracuje od prawie 40 lat nad dziełem unifikacji Europy i usiłuje przeciwdziałać sztucznym podziałom naszego kontynentu. Dzisiaj trzeba naprawdę działać na rzecz tych różnych krajów, które stały się wolne, aby osiągnęły stabilizację idei demokratycznych, co pewnego dnia pozwoli im wejść do wspólnoty europejskiej. Jeżeli dziś działamy w tym duchu, to nakłada to na nas wielką odpowiedzialność. W XIX wieku Austria zdetronizowała Francję jako protektorkę kościoła. Dla Watykanu stał się nim teraz Wiedeń. Aż do 1914 roku cesarz miał prawo weta przy wyborze papieża. Parafrazując André Malraux, który powiedział, że wiek XXI będzie pobożny albo nie będzie istniał, Otto von Habsburg oświadczył, że Europa będzie chrześcijańska albo przestanie istnieć. W swoim czasie Stalin powiedział: Watykan? Ileż to jest dywizji? Jeżeli spojrzeć na to z perspektywy, to jest to podobnie jak z poglądami niektórych technokratów, którzy nie wierzyli w siłę ducha. W gruncie rzeczy to to samo. Nie wierzono, a to właśnie owe dywizje kościoła zwyciężyły. Nie zapominajmy, że wszystkie ruchy wolnościowe w Europie Środkowej wywodzą się ze środowisk religijnych. Czasami można odnieść wrażenie, że religia to swego rodzaju front odmowy, a jest dokładnie na odwrót. Dotyczy to wszystkich wspólnot
wspólnot religijnych, protestantów, katolików, Izraelitów. Siła religii objawia się z całą mocą. Nie jestem tym zaskoczony. Ewolucja, której jesteśmy świadkami, stanowi oczywiście reakcję na materializm i ateizm, który charakteryzował ostatnie 4 dziesięciolecia. Ale pierwiastek religijny zaczyna ponownie odgrywać znaczącą rolę w całym życiu wspólnoty. Był czas, gdy kościoły pustoszały, to prawda. Ten proces trwa nadal. Ale poza tym dostrzeżecie zjawiska, które wydają mi się o wiele ważniejsze. Świat nauki coraz częściej potwierdza istnienie Boga. Można to odnaleźć w wypowiedziach naszych uczonych. A więc dzieje się przeciwnie niż w XIX wieku, kiedy wszyscy byli dumni z tego, że są ateistami. Nie ma na to już miejsca. I to właśnie stworzyło ów dynamiczny ruch, którego stały rozwój daje nadzieję. Zresztą we wszystkich krajach można zauważyć, że religia jest motorem przemian. Przykład Polski jest dobrze znany. Wydaje mi się, że można to odnaleźć we wszystkich krajach. Będzie to wielki wyznacznik decydujący o naszej odnowie. Jest oczywiste, że Otto von Habsburg czuje się reprezentantem pewnej tradycji zbudowanej na doświadczeniu, zwyczajach, charcie ducha. Uważa się za obrońcę tego dziedzictwa wartości i opowiada się za ewolucyjnymi przemianami i tolerancją, natomiast odrzuca rewolucję. Zbyt dobrze zna niebezpieczeństwa wiążące się ze zrywem rewolucyjnym. Co pewien czas wybuchają rewolucje, ale nie jestem przekonany, że są one w stanie cokolwiek poprawić. Jest to raczej wyraz niezadowolenia, odruch złości. Być może jest to zdrowe ostrzeżenie dla struktur władzy, aby dostosowały się do konieczności. Ale moim zdaniem to ruch ewolucyjny rozwiązuje problemy. To tak jak w tym zdaniu, nie pamiętam, kto je powiedział. Być może Churchill, odpowiadając na pytanie, kim jest konserwatysta. Konserwatysta to ten, kto realizuje reformy, o których postępowcy potrafią tylko mówić. To także pokazuje relacje między rewolucją i ewolucją. Dzisiaj mówi się różne głupstwa o rewolucji. Ewolucja to dokonywanie postępu stopniowo, krok za krokiem. To jedyna rozsądna droga działania. Jeżeli w polityce próbuje się zrobić drugi krok bez wykonania pierwszego, to zawsze następuje upadek. Dzisiaj mamy doświadczenia Hiszpanii jako model dla Europejczyków. Także dla Europejczyków, ale przede wszystkim dla Europy Centralnej, ponieważ tutaj na Zachodzie nie zdajemy sobie wystarczająco sprawy z wyjątkowego prestiżu, jakim cieszy się Hiszpania w tych krajach. I komuniści, i opozycjoniści powołują się na wzór Hiszpanii, ponieważ jest to dla nich jedyny przykład udanej likwidacji dyktatury w sposób pokojowy. Niepokoimy się, patrząc na okropności dziejące się w Rumunii, że może zdarzyć się to w innych regionach, ale inne kraje bliższe są wzorowi hiszpańskiemu, zwłaszcza Czesi i Węgrzy. I mają one duże szanse, bo nie można mówić o pewności, na powtórzenie drogi Hiszpanii. Co myśli pan o sytuacji Żydów w Europie Centralnej? Wydaje się, że ich liczba i rola zmniejszyły się. Ale to się zmieni, jestem tego pewien. Wie pan, zawsze istniał silny związek między dynastią i Żydami, ponieważ są oni jednak czynnikiem integrującym.
Nie chciałbym tu używać terminu supernarodowość, ponieważ ten termin mógłby razić Francuzów. Ale powiem, że Żydzi, jak żaden inny naród, odegrali fundamentalną rolę w godzeniu różnych narodowości, a przede wszystkim odgrywali wielką rolę w życiu kulturalnym. Na wszystkich spotkaniach i w kontaktach, zarówno oficjalnych, jak i prywatnych, Otto von Habsburg zachowuje entuzjazm i przenikliwość, niezmiennie zwrócony ku przyszłości. Dzięki znajomości źródeł i doświadczeniu nie do zastąpienia, może działać na rzecz idei paneuropejskiej. Można powiedzieć, że być Europejczykiem, tak jak pan to pojmuje, ma w sobie coś z wizjonerstwa. Nie jest to patrzenie na rzeczywistość z punktu widzenia narodowego. Nie jestem wizjonerem, po prostu potrafię być realistą. Kiedy jest się owładniętym jakąś ideologią, nie dostrzega się już rzeczywistości. Więcej jest wtedy realizmu w wizjach, a nie ma wizji w rzeczywistym życiu. Jeżeli miałbym przepowiadać przyszłość, to bardzo odległą, ponieważ albo nie będę już żył, gdy nadejdzie czas jej sprawdzenia, albo wszyscy zapomną, co powiedziałem, jeżeli to się nie sprawdzi. A jeżeli będę jeszcze wśród żywych i będę pamiętał to, co powiedziałem, wtedy oczywiście będę mógł powiedzieć, że jestem wielkim prorokiem. Ale nie o to chodzi. Trzeba opierać się na faktach, dostrzegać je. Zawsze byłem przekonany, że wielką szansą, wielką możliwością chińskiej polityki jest to, że mając wizję polityczną, odrzuca kalendarz i zegarek. Ich czas nadejdzie. Myślę, że trzeba robić to samo. Co ma być, to będzie. Trzeba przygotowywać się na nadejście tego, co wcześniej czy później nadejdzie. Thank you.